Cześć, siema, z tej strony Dasek, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj długo wyczekiwany odcinek, moje konto w Brawl Stars. Pokażę wam, jak moje konto wygląda, no i jak to się zmieniło od poprzedniego filmu, który był bodajże 2 lata temu. Zacznijmy sobie od karnetu może, bo to jest najciekawszy temat według mnie. Otóż skończyłem cały, nie będę go co prawda kupował, bo nie podoba mi się ten skin do Shelly, nie podoba mi się to bardzo tytuł. No, nieładny jest ten skin, niestety. Będę kupował karnet przyszły, 25 sezon, który się nazywa Ragnarok bodajże? Jakoś tak się to nazywa. Właśnie nawiązanie do mitologii nordyckiej, to mi się bardzo lubi te tematy. Jego będę kupował, skina do Baza. No i dobra, następna kwestia. Przejdźmy do moich postaci. Jak widzicie, największą rangę mam na Leonie, 24. Na Kocie też mam 24, tylko tutaj mi brakuje naprawdę dużo, 150 puszek aż mi brakuje. Nie wiem, kiedy spadłem, nie grałem Coltem z 2 tygodnie. A jak dobrze wiecie, tutaj istnieje coś takiego jak Liga Pucharów. I to ta Liga Pucharów po prostu zabiera pucharki. Najpierw spadło mi na 624, gdzieś tam nim przegrałem i spadłem na 608. Naprawdę niefajnie. Jak widzicie, właśnie na Leonie mam największą rangę. Miałem taką fazę nawet, że miałem... Naprawdę mało mi brakowało, miałem 724 te pucharki, brakowało mi naprawdę mało, ale jak dobrze wiecie, czasami Edgar z krzaków po prostu musi wyskoczyć. Trzeci jest Doc, którego wbijam ostatnio, jednak coś tak, ostatnio mniej nim gram, nie wiem czemu, po prostu znudziła mi się trochę ta postać. Wbijam inne postacie, zadania, albo po prostu gram ligę rankingową. No, kto tu kolejny jest? Mam jeszcze na 20 randze Edgara, Sandy, El Primo i Squeaka. Z legend mam łącznie jeszcze Sarge'a jako legendę, no i mam Kita też legendę, chociaż jego też ostatnio naprawdę rzadko wbijam. On jest dobry na solo, ale tak jakoś mnie nie ujął, żeby go wbić gdzieś na wyższą rangę. Na najniższych rangach mam Henka i Sama. No i dobra, przejdźmy teraz do porównania małego, co było w 2022, a co jest teraz. Jedynie jak pamiętam z tamtego filmu, to miałem na Colcie 19 rangę bodajże. Macie teraz screena najlepszych postaci w tamtym czasie. No, ciekawie to pewnie wyglądało. Ja zapomniałem sobie go sprawdzić przed nagraniem, teraz żałuję, ale na pewno miałem Sandy jeszcze na 19 bądź 18 randze. W sumie El Primo miałem wtedy jakoś na 13 randze, a Doga w ogóle nie miałem, jego wtedy nie było. Pamiętam, że miesiąc temu miałem na Dogu dopiero 13 rangę, teraz go wbiłem na 21, naprawdę fajnie. I zapytacie pewnie też, w jakim klubie się znajduje. Otóż Prosy 012, klub mojego kolegi Mewa 7. Pozdrawiam go serdecznie, może kiedyś nagramy wspólnie nawet filmik z Brawl Stars. W sumie on teraz jest aktywny. Także naprawdę świetnie, mam na nim, staram się wbić to złoto czasami, ale naprawdę mówię, na tych wyższych rangach to ciężko jest, kiedy każdy gra Edgarem, Fangiem albo Shelly, chociaż Shelly teraz rzadziej się trochę trafia. Co tutaj mogę jeszcze wam pokazać? Tak się prezentuje mój całkowity profil. Najważniejsze puchary 16 tysięcy wbiłem ostatnio. Wtedy bodajże nie miałem nawet 9 tysięcy po tym ostatnim nagraniu. Wbiłem tego diamenta na lidę rankingowej. Staram się coś tam ostatnio wbijać, ale szczerze tragicznie mi idzie. Jednak zobaczmy jeszcze, najwięcej zwycięstw mam na 3x3, bo to zwykle najczęściej właśnie gram, czy to za dymę, czy to kiedyś grałem bardzo często knockout. Kupiłem złotego smoka tak swoją drogą. Jak widzicie, tak wygląda mój profil, tutaj ten Squeak, pierwsza Breja, naprawdę mój ulubiony skin w Brawl Stars.
Tak, moje profilowe, takie specjalne, to no niestety nie mam złotej jedynki. Nie wiem, czy wtedy po prostu nie grałem, a może zwyczajnie w sieci tego nie odebrałem. Chociaż nie wiem, jak mogłem tego nie odebrać. Możliwe, że po prostu tego nie miałem jeszcze, jak byłem. Mam Omega Boxa, mam tutaj kitka z karnetu, mam Thank You, to jest chyba też z sezonu Kita, kiedy był hit. No i mam Mrocznego Anioła Colta, 17 zwycięstw, to moja max passa. No i co tu mogę jeszcze więcej mówić, odblokowuję aktualnie Spike'a, brakuje mi jak coś jeszcze z tych, których nie mam, brakuje mi jednego epickiego. Gale'a dokładnie, nie wiem, chciałem, myślałem nad tym, żeby kupić karnet jak on był, ale chyba po prostu nie chciało mi się wydawać na tą grę pieniędzy. No już kupiłem dwa karnety, właśnie ten związany z kitem i jeszcze kupiłem, słuchajcie, nie ten skin, Lola, Rebeliantka, ten właśnie sezon, naprawdę bardzo mi się ten sezon podobał, dostałem go, pamiętam, na święta. Naprawdę podoba mi się ten skin, chociaż ta galaktyczna Lola mi się trochę bardziej podoba, ale ten skin jest podobno specjalny, gdyż już nie da się go po prostu odzyskać, kupić się go już nie da. Naprawdę mi się ten skin bardzo podoba. Dobra, zagrajmy sobie to wyzwanie, bo ja tam mi brakują dwa zwycięstwa, a będzie się fajnie grać. Jakby były problemy z internetem, to zwyczajnie przepraszam. W sumie trochę... będzie popcorn. Dobra, zginąłem, ale dawaj buff, tam poradzisz sobie. Nie, nie poradzisz. Okej, dobra, zrobimy tego... Gina. Nie wiem, przyciąga mnie, a potem odpycha dziwne. Dawaj. Kurde, ale go odpłacił, że tak powiem. Dobra, mamy fanga z głowy, teraz ja wezmę, użyję. Dobra, S-M's, nieźle. Jakby było słychać podwójnie dźwięki profesora, przepraszam, ale zwyczajnie w świecie mam telefon przy mikrofonie. Kurczę, ktoś tam w hiperczerze, nie zobaczyłem, kto odpalił. Ems została zabita przez Gina. Ale to jest chyba wspierana drużyna. Szczerze, to super doładowanie do Leona, to trafiłem z wyzwolenia w sumie. Dobra, ale też podaj. Czy się nie dało? Ja pierdolę. To dostałem z wyzwolenia hiper doładowania, bo dwa były darmowe hiper charge. Wtedy to jedno trafiłem do Shelki, dalej go nie odblokowałem, a drugie no, trafiłem do... Podajże właśnie. Kurde! No kurczę, kto nie pilnował tej bramki? Co za bambiki. Cholera. Niepotrzebnie hiperkę ładowałem, ale to będzie na koniec. Niefajnie. Do tej mapy tak chciałem zagrać Leonem, bo wiecie, Leon mi się najbardziej podoba, a tak to chciałem zagrać Dynamikiem, bo też chciałem pokazać wam, o, co do jeszcze tych ekskluzywnych skinów, to pokażę wam, gdzie ona jest. Zawsze się gubię w tych postaciach. O, Jessica, Mercedes ma, mam czerwonego smoka, odebrałem go za darmo. Tu do ekskluzywnych skinów jeszcze Boombox, którego trafiłem ze 100 startropów. Staromodny Brock, rocznica bodajże 2020 dokładnie i z 2019, bo wtedy zacząłem grać. Albo nie, to był 2021 w sumie, nie 2000,
2019, tylko to jest 2021. No i właśnie takie skiny ekskluzywne mam. Mam najwięcej skinów mam do Bo. Mam do niego aż 3 skiny. Chciałbym kiedyś sobie mechę kupić, bo naprawdę ta mecha mi się bardzo podoba. A do Colta chciałbym też mechę kupić, jak tylko wyjdzie, bo wyszła już bodajże. No przynajmniej na Nulsie jest, bo Nulsa też mam. No nie będę wam akurat tam konta pokazywał. Dobra, zagrajmy sobie tym dynamajkiem, bo chciałem wam go pokazać. Zagrajmy sobie tą bitewkę. No i to może być na tyle, bo nie chcę was też znowu męczyć. To miało być przedstawienie konta. Niedługo może będzie nawet live z Brawl Stars, jeśli dam radę. Dobra, zatrzymali. Podej. To była łatwa gra, jak nie dziękuję, że tak powiem. O, fajna emotka. Podoba mi się. W ogóle tutaj jest też hiper do ładowania macie w tym wyzwaniu. Choć pewnie wy widzowie skończyliście to hiper. Co to hiper do ładowania? To wyzwanie mi chodzi. Cholera. Nie. Kurde, jak ja jej nie zabiłem? To jak jakimś fartem ona minęło. Nieźle. Dobra, tego bula. Ale oj. To było naprawdę dobrze zrobione. Oj, kurczę. No, odpaliłem hiperkę. To było naprawdę fantastyczne. O kurde, ten też odpalił. Ach, nie zdążyłem odpalić hiper. Nie hiper, niech mi się myli. Po prostu, po prostu, no wiecie. Wiecie, o co mi chodzi. Ja nie mogę teraz... Ja się skupiam na grze i po prostu nie mogę słowa znaleźć, ale szukam po prostu, co odpalić. Super. O, dobra. Weźmy to. Dawaj, strzelaj! No i to jest bramka, bardzo ładna, pierwsza bramka. Widziałem filmik PLKD, może jakiś mecznik byłby. Naprawdę fajnie by było. A my wygrywamy to. Ja jestem na gry. Miło mi. To wyzwanie sobie skończę po prostu. O, rzadki. To wyzwanie sobie po prostu skończę. Już poza nagraniem, bo nie chcę was tym męczyć. O, mamy start z Ropika. No dobra, otwierajmy, bo i tak ten czapno się kończy jutro. Bardzo rzadki. Błyskotki. Bardzo fajnie. Mamy misje tutaj jakieś. To wiadomo, każdy ma misję. Kurde, jakbym kupił tego, to ile ja bym tutaj miał tych XP, to bardzo dużo bym mówił. Jeszcze raz, zapraszam do Prosy 012. No i oczywiście net mi nie stykuje. Zapraszam do tego klubu, naprawdę polecam. I co tutaj jeszcze mogę wam pokazać? To chyba wszystko. 16 tysięcy pucharków oczywiście. To już wam mówiłem. Myślę, że tak chciałbym do końca tego roku 2024 wbić to 20 tysięcy. Myślę, że to jest w moim zasięgu. Jak coś może kiedyś na live z wami to wbiję. Jeśli mi się uda, bo musiałbym to jakoś przetworzyć, jeszcze głos dodać, to ale to już postaram się wam to zrobić. Ło, nie wiedziałem, że mam hiperkę do dynamajka, no nieważne. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, no i do zobaczenia, widzimy się już niedługo, mówił do was Datek, cześć.